Monika Farun-Miśtak ponownie na antenie. Zapowiadaliśmy to i anonsowaliśmy z Rafałem Huszno, że prawdopodobnie będę tu miała przyjemność rozmawiać z naszymi przemiłymi gośćmi, a w studiu bracia Szczepanik, czyli Tomasz Szczepanik. Marek Szczepanik, dzień dobry. Mateusz Szczepanik, witam. I Maciej Szczepanik, czyli Zespół Pektus. Zespół Pektus. Bardzo serdecznie Was witam, dzień dobry. Witamy Cię, Moniko, i wszystkich, oczywiście wszystkich słuchaczy. Ja widzę, że dla Was to chyba każdy dzień jest dobry, bo jak wtargnęli dzisiaj tutaj do studia, do radia, przeszli jak burza przez wszystkie pomieszczenia, podpisy jeszcze nie zjedli, ale w ogóle uśmiechy takie, tak zwane, no powiedzmy to, banany, cały czas u Was na twarzy. Dynamicznie się dzieje, nasze życie się ciągle zmienia, mnóstwo pracy, w zasadzie podróżujemy od miasta do miasta, prezentując swoją twórczość i promując najnowszą płytę Siłę Braci. Siła Braci, nie bez przyczyny taki tytuł, zresztą piszesz o tym na Waszej oficjalnej stronie. Siła Braci, no rzeczywiście jest to ewenement na polskim rynku muzycznym, zespół złożony z autentycznych braci. Tak, to rzeczywiście, w Polsce nie ma takiego zespołu, gdzie tworzy czterech rodzonych braci, w tym bliźniaków, gdyż Marek i Mateusz to są bliźniacy. To jest rzeczywiście ewenement i będziemy... Z jednego ojca i matki. Tak, i będziemy o ten projekt dbać jak najdłużej. O Siłę Braci. O Siłę Braci, dokładnie. Rodzina, ja takie mam wrażenie w tym, o czym Tomek odpowiada czasami w wywiadach, o czym pisze, także w swoich tekstach, które są na tej płycie, mam wrażenie, że strasznie dużo ty i bracia czerpiecie z rodziny, z tych takich wartości bardzo podstawowych. Dokładnie. Jest to siła rodziny, siła wartości, które wynieśliśmy z domu rodzinnego. Nie wstydzimy się o tym mówić. Na każdym koncercie i w każdym wywiadzie to powtarzamy, że to, co wynieśliśmy właśnie z domu rodzinnego, a dom rodzinny przecież niedaleko, bo w Bogoniowicach, więc parę dziesiąt kilometrów stąd, Bogoniowice, Ciężkowice, tam się wychowywaliśmy i tam spędzaliśmy dzieciństwo i te wszystkie wartości, które wynieśliśmy z domu rodzinnego, a wychowywaliśmy się w warunkach, muszę powiedzieć, skromnych, ale dzięki zaangażowaniu też naszej mamy i taty niczego nam w życiu nie brakowało i wspominamy to dzieciństwo naprawdę beztrosko. Teraz już, jak już wchodzimy naprawdę w tą dorosłość z braćmi, to te wartości się przydają i owocują. I to jest też niesamowite, bo właśnie i powiedziałeś o tym teraz i też gdzieś czytałam, że pisałeś, że naprawdę skromne były te warunki, jeżeli chodzi o warunki takie bytowe, prawda, waszego dzieciństwa, a to jest niesamowite, że rodzice, mimo tego, że nie mieli jakichś szalonych pieniędzy, stworzyli wam takie warunki, że mogliście realizować te swoje marzenia, mówię tutaj o muzycznych marzeniach. No jasne, że tak, nie mieliśmy warunków, można by powiedzieć, rewelacyjnych. Ubrania mieliśmy, buciki, chodziliśmy jeden po sobie, jeden po drugim. Ganialiśmy w piłkę, tak jak Tomek powiedział, beztroskie życie. Do tej pory jest tradycja nawet u nas, u rodziców naszej mamy, że je się wspólnie z jednej miski, że tak można powiedzieć, na Wigilii. I naprawdę no, nie mieliśmy bieżącej wody, musieliśmy wodę przynosić do kuchni, zabawki. Podgrzewać Spaliśmy w jednym pokoju, mieliśmy jedną kuchnię. Na jednych łóżkach. Także... Kąpaliśmy się w jednej wodzie. Nie mieliśmy siostry, więc musieliśmy się uczyć. Mateusz był odpowiedzialny za... Chcieliśmy się uczyć. Musieliśmy się nauczyć. Mateusz był największym kujonem, dlatego gra na gitarze basowej. I był mechanikiem. Dlatego nosi okulary. Potrafimy gotować, prać, sprzątać, więc... Coś podobnego i nie zatraciliście tej umiejętności? Dlatego, że nie mamy siostry. Marek robi najlepsze kotlety schabowe na świecie. I naleśniki. To nie mama robi najlepsze? Nie, mama nas nauczyła. Mama robi najlepsze. Mama robi pierogi ze śliwkami suszonymi. Też jest specjał. To się teraz wydało. Czy mama nas słucha? Teraz? Wątpimy. Nie, chyba nie, ponieważ zajmuję się moim synkiem, Stasiem. Z racji tego, że wyjeżdżamy w trasy koncertowe, to najbardziej odpowiedzialna osoba na świecie, czyli nasza mama, pomaga nam w opiece.
Słuchajcie, o tym, o tych skromnych warunkach, o których tak mówicie zupełnie swobodnie i bez żadnego jakiegoś kłamanego, udawanego, czy też nieudawanego wstydu, to myślę, że nie bez przyczyny też mówicie dzisiaj przed tym koncertem charytatywnym, z którego dochód będzie przeznaczony i na hospicja, to warto podkreślić i przypomnieć jeszcze raz, i na dzieci właśnie, z którym no, nie wiedzie się jakoś tak bardzo dobrze, na dzieci z ubogich rodzin. Dzisiaj ten koncert o godzinie 18. Mam taką informację, myślę, że świetną dla słuchaczy i dla braci Szczepanik, że no, około 2,5 tysiąca biletów sprzedało się. Tak. Także już jest prawie pełna hala Jaskółki, ale dla Państwa informacja istotna, bo dzwonili do nas słuchacze nawet z Nowego Sącza, z tych okolic, że chcą ogromnie przyjechać na wasz koncert, na występ Marcina Dańca i pytali, czy tak będzie można przed koncertem. No więc mam informację, że można. O godzinie 16 zostaną otworzone kasy na hali Jaskółka, więc można kupować bilety. Jeszcze kilkaset biletów jest, więc proszę przyjeżdżać, gdziekolwiek nas Państwo słyszą. Serdecznie. Zapraszamy serdecznie i gorąco polecamy. No a o godzinie 17 zostaną otwarte wejścia na sektory. O 18 wszystko się zaczyna i będzie jeszcze bardzo... Jeszcze można spędzić to popołudnie z Marcinem Dańcem i z grupą Pektus. No to jest w ogóle pełnia szczęścia i radośnie będzie w każdym celu. Ja oczywiście pomóc. Przez to pomóc. Radośnie będzie w każdym calu, Tomku, nie bez przyczyny o tym mówię, bo ta ostatnia wasza płyta, Siła Braci, ostatnia płyta zespołu Pektus, a pierwsza płyta Braci Szczepanik. No, w braterskim gronie, tak. Tak jest. To jest płyta pełna optymizmu, radości, nadziei. To prawda. Jest tam mnóstwo pozytywnego przekazu. Natomiast chcę podkreślić, że wszystkie te historie, które opowiedzieliśmy na tej płycie, na płycie Siła Braci, to historie, które się wydarzyły i są autentyczne. Na tej płycie jest przede wszystkim prawda i poruszamy takie tematy, które nas bolą, jakby dotykają bezpośrednio, jak taka nadszarpnięta przyjaźń, jak w Barcelonie, kiedy trzy przyjaciółki zmieniły całkowicie swoje życie. Jest utwór Drzewo, który zadedykowaliśmy naszemu przyjacielowi, który zmarł na raka, a był świetnym menedżerem i w zasadzie dyrektorem jednej z największych firm w naszym kraju. Mówię tutaj o naszych marzeniach też z dzieciństwa, kiedy chcieliśmy bardzo zostać muzykami, chcieliśmy podbijać światowe muzyczne sceny, ale najbardziej tutaj podkreślamy to zawsze, że największe marzenie chyba się naszej mamy spełniło, bo zawsze chciała zobaczyć czterech swoich synów na dużej prawdziwej sceny. I to się jej udało. Super zespół, super występ. Mówię tu o super jedynkach, które wywieźliście z jubileuszowego Opola w tym roku. To też mama chyba płakała, gdzie oglądała. Oglądała to z pozycji tam w widowni, czy w domu przed telewizorem? Z domu przed telewizorem. Oglądała mama z naszym tatą w domu, na kanapie. Z moim tatą. Z moim tatą. Nie wątpliwie się wzruszyła, telefon od razu do mamy, mamo, wygraliśmy, co, nie wierzy, tak, wygraliśmy, nie wierzę, w ogóle łzy popłynęły, mega wyróżnienie, tym bardziej, że to nagroda od publiczności, tym bardziej doceniamy to, że ludzie w nas wierzą i dają nam po prostu szansę do pokazywania się, do tworzenia nowych przebojów, no. Dlatego my dużo pokory, dużo... Ciężkiej pracy i można naprawdę osiągnąć sukces. Słuchajcie, ja mam jeszcze wiele tematów, o których chciałabym, żebyście poopowiadali. Możemy pytanie siedzieć, takie... tylko musimy pędzić na próbę. No właśnie, ale o której musicie być na próbie? Tak z ręką na sercu za teraz. Za 20 minut. 15:20 zaczynamy próbę. Naprawdę? Żeby wszystko się udało. Czyli muzycznie... musimy teraz skończyć, tak? Musimy. Chcielibyśmy zostać, ale... Ale zapraszamy na 18 do Jaskółki. Dokładnie. No. Tak, no to na pewno. Też to na pewno. Wielu naszych słuchaczy będzie tam. No to słuchajcie... prezent dla słuchaczy jeszcze muzyczny. Coś zaśpiewo my może. No właśnie. A kapella? Może nie będziemy grać z płyty? A co chcecie? No nie wiem. Mój przyjacielu mieliśmy zagrać teraz. Mieliśmy porozmawiać o Tomka projekcie... kompozytorskim do kalendarzu Gentlemani. Dobrze, to specjalnie dla słuchaczy RDN Małopolska zostaniemy jeszcze parę minut z panem.
7 minut po godzinie 15. Nietypowo o tej porze słyszą Państwo mój głos, ale ustalone to jest wszystko i proszę się nie martwić, ugodowo i pokojowo z gospodarzem programu Rafałem Huszno, który miał zapowiedziane, że ja tu dzisiaj wtargnę z gośćmi. Bracia Szczepanik u nas w studiu, ciąg dalszy. Witamy ponownie. Następuje zespół Pectus, obsypany w tym roku nagrodami. Myślę, że to jeszcze nie koniec z nagrodami, których Wam gorąco życzę, ale także... Polska o nas usłyszy. Tak jest, powiedział Marek i tego się trzymajmy. Natomiast myślę, że warto też powiedzieć i zadumać się nad tym, jak Tomek Szczepanik, będąc liderem zespołu, znajduje czas jeszcze na jakieś zupełnie prywatne, indywidualne działania twórcze i to o nie byle jakiej skali trudności. Myślę tutaj o tym wyzwaniu, które podjąłeś, skomponowałeś całą muzykę do płyty, która będzie towarzyszyła w 2014 roku kalendarzowi Dżentelmeni. To prawda, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Skomponowałem muzykę do 11 utworów, w których zaśpiewają najbardziej popularni aktorzy obecnego sezonu. I co najważniejsze, ci wszyscy aktorzy, osobistości, między innymi Robert Więckiewicz, Agnieszka Grechowska, Kinga Price, Sonia Bohosiewicz i wielu, wielu, wielu innych znakomitych, znakomitych twórców i aktorów. Ale oprócz tego jest też ekipa, która pracuje nad tym projektem. Jest Robert Kupisz, świetny projektant. Jest Robert Wolański, który robi zdjęcia. Oliwier Jania, który jest producentem. Wiele, wiele innych fantastycznych osób. I wszyscy pracujemy na jeden cel, żeby pomóc biednym dzieciom właśnie ze sprzedaży tegoż kalendarza i płyty. Wszystkie pieniążki popłyną do potrzebujących. Więc to jest dla nas ogromne wyróżnienie. My robimy to absolutnie za darmo. Mając talent, możemy pomagać. To jest fantastyczne. No właśnie, i znowu wracamy do dzisiejszego koncertu charytatywnego. Czy to się inaczej jakoś gra, te koncerty charytatywne, niż nie, takie nie, zwykłe w trasie? Powiem szczerze, nie, przepraszam, że się wtrąciłem, ale bardzo dobrze. Nie jest to dla nas, naprawdę nie ma to dla nas znaczenia, gdzie gramy, ponieważ no, my zawsze dajemy z siebie maksimum swoich możliwości i kto jeszcze nie był na koncercie braci Szczepanik, grupy Pectus, to ma okazję dzisiaj, czy na 14 przykład... 14 listopada w Ciężkowicach. To gdzie gracie w Ciężkowicach? W zespole szkół. To jest dzień patrona Ignacego Jana Paderewskiego. Z całej Polski zjeżdżają się wszystkie szkoły. O tym imieniu oczywiście. Coś niesamowitego. Albo 5 stycznia również w 6, repertuarze... 6 stycznia w repertuarze kolędowym, świątecznym można tę siłę braci poczuć absolutnie na żywo. I to z Radiem RDN Małopolska, proszę Państwa, wówczas na nasze specjalne zaproszenie i podobno to mnie trochę martwi, że my też mamy z Wami kolędować. Yeah. Mam nadzieję, że będziemy cichutko kolędowali, bo może się ta harmonia zaburzyć. Nie, harmonię przywieziemy ze sobą. Dobrze. Tak zwaną cyję. Zrobimy próbę i będzie fantastycznie. Damy radę. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja polecam gorąco jeszcze, poleźmy może wszystkie te Wasze multimedialne, nowoczesne środki komunikacji, czyli tak, Facebooka. Tak, zapraszamy wszystkich na naszego Facebooka, zespół Pectus i na naszą oficjalną stronę pectus.com.pl. Pectus.com.pl, bardzo łatwo zapamiętać. Polecamy gorąco Państwu dzisiejszy koncert. Przede wszystkim polecamy ze względu na cel i ze względu na wykonawców, którzy się pojawią. Gwiazdy tego wieczoru, zespół Pectus, Marcin Daniec, który także gościł u nas. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, przesympatyczne. I trzymajcie za nas kciuki, do zobaczenia na naszych koncertach, pozdrawiamy gorąco. Właśnie, pozdrawiamy jeszcze, pozdrawiamy waszych sąsiadów, znajomych, bliskich. Właśnie, pozdrawiamy wszystkich, którzy pędzą na dzisiejszy nasz koncert z Bogoniowic, Ciężkowic, trzymamy kciuki, żeby dojechali. I do zobaczenia. Może zaśpiewamy na koniec? Czy bardzo proszę. Co ty tak się rwiesz do tego śpiewania? No nie wiem. Maciek taki wyrywny jest. Drugi lider jakiś tam próbuje chyba. Lider to jest Price. Nie, to coś. No. Najmłodszy chce śpiewać. Najmłodszy chce śpiewać. Na kapella, proszę. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los.
Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. No, po góralsku trochę. Dziękuję. Wow, zespół Pektus. Bardzo, bardzo dziękuję. Bracia Szczepanik byli państwa i naszymi gośćmi. No nie, jestem pod wrażeniem i pozostanę jeszcze przez chwilę, a pozostawimy państwa z piosenką piękną. Od tego przeboju chyba wszystko zaczęło się ładnych parę lat temu. Sopot 2008, rzeczywiście piękna piosenka, to co chciałbym ci dać.